Witam was widzowie bardzo serdecznie w ten słoneczny i ciepły dzień. Słuchajcie, witam was z mojego jacuzzi, jak widzicie, że podgrzewam lekko. Słuchajcie, po waszych niektórych komentarzach zmotywowałam się, że muszę tu zostać, że nie mogę się tak prędko poddać. Powiem wam, byłam już w busie, w autobusie do Warszawy, ale wybiłam okno tym takim młoteczkiem, co tam często tym trytytką jest przypięty. Wyskoczyłam podczas jazdy, no i wróciłam tu na piechotę. Jak pewnie widzieliście na odcinku Karola czy Michała, troszkę się tutaj podziało. Mamy, słuchajcie, eleganckie przebranie. Przebrałam się fajnie, identyfikuję się teraz jako Bożena Chmielówna i wynajęłam ten domek. Chłopaki się w ogóle nie skapnęli. Mam nadzieję tylko, że wy nie wykonfidencicie się na mnie, bo skoro oni się nie skapnęli, to znaczy, że mają nie wiedzieć i tyle. Nie chodźcie, nie piszcie cholera głupot po tych kanałach, bo później się wszystko wyda. A ja mam taki plan, że po prostu wkupię się w ich łaski, słuchajcie. Wzięłam tą bemkę, też od nich wypożyczyłam, ale jakie kurde oni są gnidy, powiem wam. Za wynajem tego tu lokalu z tymi basenami, jacuzziami i innymi gównami, oni ode mnie chcą 1000 zł dniówki. Czy oni są głupi? Przecież tu nikt cholera tego nie wynajmie. O, jeśli chodzi o jakichś klientów, no musiałby ktoś być tumanem, albo ktoś mieć taką sytuację jak ja, żeby chcieć wrócić na PGR, ale dobra. Słuchajcie, jeździłam sobie ostatnio trochę tą BM-ką, którą od nich wynajęłam, też tysiaka mnie to kosztowało. I znalazłam, że ta renówka, kurde, stała, zobaczcie, tam nad tym jeziorem, nie? Mówię, dobra, poleciałam szybko na PGR BM-ką, wzięłam dwie liny, uczepiłam do tych wydechów, bo zobaczcie, to są 4 wydechy, bo to jakieś te M8 Competitione albo coś w tym stylu. Wzięłam, uczepiłam tu za te haki i przytargałam tą renówkę tu jak szmaciarza, ale oni zobaczyli, cholera, że ona tu stała. No przepraszam was, ja nie mogłam się powstrzymać, jak ją zobaczyłam, tą piękność stojącą nad wodą, oczekującą, wygrzewającą się na słońcu. Nie mogłam się powstrzymać, żeby ją tu przyprowadzić. No i oni przyszli i zaczęli się czepiać. Kurde, ja se myślę, ale ja jestem głupia, przecież ja nie jestem Janina, tylko Bożena. I co ja mam wymyślić, dlaczego ja przyprowadziłam tutaj ciągnik jako Bożena z Warszawy, nie? No to wymyśliłam, że jakiś chłop to przyprowadził i poprosił o tego, o naprawę, coś w tym stylu, nie wiem, co ja już im zapowiedziałam. W każdym razie oni powiedzieli, że mnie stąd nie wypieprzą pod warunkiem, że naprawię ten ciągnik. To czy ja nie mam pojęcia, jak naprawić ten ciągnik? Ja nie wiem, co tu się stało. Będziemy musieli ogarnąć jakiegoś mechanika, żeby to poogarniać i w ogóle. No i w międzyczasie próbować się jakoś kryć przed chłopakami. Także jeżeli gdzieś tu będziemy ich spotykać i w ogóle, nie zdziwcie się, jak ja będę, wiecie, musiała wolno jakoś mówić, udawać Bożenę i tak dalej. W każdym razie, co jeszcze chciałam powiedzieć? Musicie przyznać, że pomysł miałam idealny. I słuchajcie, chciałabym was serdecznie prosić, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, ma zamiar nadal oglądać film, to już coś znaczy. To znaczy, że ten film ci się podoba, więc nie bądź, że tak powiem, tym łachmendą, tylko zostaw tą łapkę w górę, a jak nie, to JFK na taką osobę i po prostu życie nie farta. Bo ja się staram, trzeba zostawiać łapeczkę w górze i nie być hejterem. No i jeszcze jedna ważna rzecz, brakuje mi 5 subskrypcji do 35 tysięcy, więc jeżeli jesteś miły, to zostaw mi tego suba. No i tyle, dobra. Słuchajcie, ja zatarabanie do tego mechanika, bo ja znalazłam na internecie jakieś ogłoszenie i zaraz zobaczymy, czekaj. Dobra. Zadzwonię do niego, zobaczymy, może przyjedzie, tylko jak ja mu to wytłumaczę. Jak coś, to jak chłopaki będą się tu kręcić, coś, to musi się kryć. Dobra, czekaj. Halo? No. Pan jest mechanik? Halo, słychać mnie? Tak, halo. Zasięg słaby mam, halo. Halo. W jakiej sprawie? Proszę pana. Aha. Trzeba naprawić renówkę, bo się zepsuła. Samochód? Debilu! Znaczy, przepraszam pana, to do kolegi mówiłam. Renówka, ciągnik. Chciałem uruchomić. Renówka, ciągnik, model dokładny, proszę podać. Czeka pan.
155.54 Turbo Renault. Dobra, ale co tam się zepsuło? To żebym tak wiedział. Nie odpala. Proszę pana, bo po kąpieli w jeziorze. No to ja bym musiał i tak to obejrzeć, tylko że... No ja dzisiaj mógłbym, tylko że jest taka sprawa, bo dopiero jest 9 rano, a ja już, że tak powiem, no kilka piw wypiłem, więc by było... Proszę pana, dżentelmen to przed 12 nie pije. Ale ja dżentelmenem nie jestem, proszę pani, bo koło dupy mi lata dżentelmeństwo. Dobra, panie, to ja pana pojadę, tylko gdzie? No to ja mieszkam na Połowie, nie wiem, gdzie pani mieszka. Też. Naprawdę? No to zapraszam pod numer domu 7, no to będzie pani widzieć, jak będzie jechać pani na końcu Połowy, tam nie wiem, z której pani będzie pani jechać, strony w sumie. Dobra, to... do widzenia, jadę. Siódemka numer domu, to podejdzie pani... Jedziemy po chłopka. No chłopak jest pijany, ja też, ale ja mam samochód, więc ja mogę jechać, nie? Podjedziemy po niego, no może coś tu zaradzi, nie? Zobaczcie, jak tu w ogóle dżentelmeńsko wygląda ta BMW w środku. Jaki tu luksus i w ogóle. W sumie może te 1000 zł na dzień to nie tak źle, nie? Kurde, z drugiej strony mogłam znowu jechać polami, bo właśnie, bo policjanty, kurde, stoją. O kurde, nie gadaj. Dobry. Ale pani ustawia bokiem, zapraszamy na badanko. Proszę pana, ja połamałam zleciak. Badanko to jest teraz nic. Wie pani, ile ten samochód kosztuje? To już pani problem. Zapraszamy tutaj. A po co? Proszę zgasić silnik. Totalnie rutynowa kontrola. Proszę dowód osobisty, poproszę tutaj, do rączki mojej. Nie mam ze sobą. Imię i nazwisko sprawdzimy w bazie. Ojejku, znowu? Dobra. Słucham. Bożenka! Mhm. Chmielówna! Mhm. Adres zamieszkania? Proszę pana! Ja nie mam adresu zamieszkania, bo jestem bezdomna. Bezdomna i takim samochodem bezdomna osoba się wozi? Tak, proszę pana, bo ja żyję w samochodzie, tak? Żyję na krawędzi życia i śmierci. PESEL, o ile pani zna i pamięta. Nie znam, bo mam Alzheimera. Pani Bożena, dobra, zobaczymy, może coś wyskoczy. Po zdjęciach. Proszę pana, ja na razie jestem miła, ale ja mam 3 osobowości, więc pana przepraszam za to, jeżeli bym miała jakiś napad. Ja jestem po chorobach psychicznych, uciekłam z chorości. Jeżeli pani będzie miała... Co? Jak pani uciekła? Po prostu się wypisałam z kursu. Dobra, jedzie pani w piździe, nie będę pani trzymał. No, dziękuję. Nie chcę się dyskutować, tak płacę, tak mało. Widzenia. Nie będę jeszcze dyskutował. O kurde, widzicie, dobrze jest mieć gadane, dobrze jest mieć gadawne, a choroby psychiczne to wymówka na wszystko. Dobra. Czekaj. On gadał, że numer 7. Ja nie wiem, gdzie jest numer 7. O! Obróciło mnie, ale jest okej. Czekaj, to ja może do niego zadzwonię, niech on na ulicę wyjdzie. Ja wam powiem, ja dziś, że już 300 z rana, to mi się w oczach miesza. Czekaj, dzwonię do niego, bo już za daleko pojechałam. Halo? 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 Panie, ale jak pani tak zapisała... Alkoholiku, wyjdź na ulicę, bo cię nie widziałam. Ja no też po 300. To szybciej trzeba zapierdzielać. Dobra. Debilko, ty stara. Ale ta policja stoi. Pod 7 mieszkam, po lewej stronie, jak będziesz jechać. Pod 7. Dobra, ja muszę tutaj ten... Cholera jasna. Stara ropucho, to ty tam pojechałaś? To miało to? Dzień dobry. Za daleko, ropucho, ty. Panie Stanisławie, dzień dobry. Dzień dobry, o, dzień dobry, witam. Witam pana. Kurde, olejek cieknie z tej kijanki. To co, byśmy coś poradzili? Ojej, ale teraz? Bo ja umówiony jestem. No nie idzie jakoś tu chociaż zobaczyć, skąd to leci. Umówiony jestem, kurde, teraz nie. Zobacz garaże pozamykane, mam warsztat. Panie! To zobacz pan na tego milicjanta! Zobacz pan na tego milicjanta, co mu tam leci, mu napraw, bo on dobry człowiek, nawet alkoholu mnie nie sprawdził. Tak? To pan sprawdzi lepiej u niej. Debilu, sprawdź mu tą miskę olejową, co, że nie alkohol. Dobra, poczekaj pan, ja sobie to sprawdzę, dobra, najszybciej.
O, to będzie trzeba do nas postawić, już ja widzę, o co chodzi. Będą? Dobra, to panie, to nie podkupuj, to ze spręży on i leci. Sprężyny z przodu do wymiany. A pod las dzisiaj dam radę jeszcze podjechać, czy nie? W to i znaczy sprężyny, to proszę pana te... siłowniki do wymiany, proszę pana. Amortyzatory. Amortyzator woli. Siłowniki będą do wymiany, proszę pana, z przodu. Kiedy pan będzie szczęśliwy, że tak spytam? Słucham? Kiedy pan będzie szczęśliwy, żeby przyjechać? Proszę pana... Panie! Panie, jak pan mi masz w ten sposób trenówkę naprawiać, to pan siedzi na dupie w domu. Przyjedź pan jutro, to te siłowniki z przodu wymieniam. Dobra, to niech ta pani odjedzie. Siłowniki w amortyzatorach, ja pierdzielę, olej z silnika leci siłownikami, to jeszcze cyrk, tak już takiego nie słyszałam. I ten mechanik ma najlepszą opinię w naszej okolicy, nie? To jest szok. Dobra, wsiadasz pan? Dobry. Cholera jasna. Dobra, słuchaj pan. Pan na pewno wiesz, o co chodzi? Pan... Siłowniki naprawiam cały czas. Pan czaisz w ogóle bazę jakkolwiek? Kurde, czkawkę mam. Jak mi pan będzie siłowniki w renówce wymieniał, żeby olej nie leciał, to ja dziękuję za taką robotę, proszę pana. Spokojnie, spokojnie. Panie milicjancie, pan bada tutaj, bada, bo tu dużo pijanych dziś jeździ. Bada. Dodaj gazu. Ja się znam, pani. No. Kurde, a ty znasz tego policjanta, gościu? No jak nie, kurde. A jakie ty masz nazwisko? Nie powiem. Powiedz. Nie mam takie wstydliwe. Powiedz. Fiuczeski. A, ja mam Chmielówna. A, to jeszcze gorsze. Ale to tylko udawane, bo rzeczywiste to mam Boża. Dobra, chodź, zobacz. Ta renówka to pacjent. Ta padlina? Co tu zrobimy, słuchaj? Ta padlina jest do roboty? Ty sam jesteś padlina. Dobra, czekaj, sprawdzimy. No ona jest po podtopieniu ostrym, nie? Okej. Ona się dusiła pod wodą. Okej, no to tak się dusiła pod wodą, no to wie pani co? To na jedynie, proszę pani, tu wiesz co, czego jeszcze brakuje? No! Nasrać na środek i na złom wywieźć, więc tu więcej nie zrobię. No chyba, że silnik do wymiany, ewentualnie inne podzespoły, elektronika została zatopiona, wszystko, no to będzie się pędzielić, nie? Proszę cię, zrób to tak, żeby ona chociaż godzinę wytrzymała jeżdżąc. No to godzinę to wytrzyma, tam dopóki się nie pozacierają panewki. To zrób to tak, proszę ciebie o to. Ale to będzie kosztować, no kurde, to będzie kosztować, bo jest za darmo, tego nie zrobię. Ile? No to... O kurde. Słuchaj mnie, żygawidzo pijacka. Rób mi tą bemkę. Znaczy, przepraszam, ale ta szwagra ta... ona źle wchodzi. Wejdź tu do basenu na chwilę, chodź tu do basenu. Ja po drabince. No to wejdź. Ej, dobra, teraz czekaj, daj ten łeb, kurde, pusty tu. To, dobra, słuchaj, zrobisz czy nie? Ja stąd pani mnie chciała utopić. No to nie. Dobra, stój! O, dobra. Zrobisz! Dobra, zrobię, tylko nie top mnie więcej. Dobra, zrobisz, żeby chodziło? Ty samo, ty. Co ty... Wracaj się! Dobra, chodź tutaj. Zrobisz czy nie? Przeproś! No, zrobię! Przeproś! Zrobię! Dobra, zrobię! Dobra, to rób! Nie ganiaj mnie! Rób! Dobra. Potrzebne jakieś części, jak coś, to ja mogę pojechać. Potrzebne narzędzia, tak, klucze, tutaj będziemy potrzebować tak nowy akumulator na pewno. Będziemy potrzebować tak, sprężarka jest jakaś? Ja pojadę na PGR, wszystko poszukam. Co jeszcze? Świece nowe, zapłonowe trzeba kupić. Dobra. To są pozalewane. Co jeszcze tutaj? No muszę zajrzeć, otworzyć maskę, będę wiedział, jak zajrzeć, otworzę maskę. No to szybko. Dobra, to teraz tak, co jeszcze tutaj do kupienia? Olej nowy zalać, filtr zmienić, bo tam wodę by zaciągnęło.
dobra, tak, tutaj nowy będzie trzeba filtr. Okej, dobra, tutaj to. Okej, dobra, tutaj jeszcze. Dobra, na razie to tyle. Dobra, to ja kupić trochę bańkę ropy kupić. O, oh, shit. Witam, pani Bożenko, jak tam? Idzie robota? Chowaj się! Co? O co chodzi? Chowaj się, pajacu, bo jak cię zobaczę, to cię będę musiała zastrzelić. Dobra. O co chodzi? Ja robię. Co? Jak robota idzie? Już coś, jakieś postępy są, czy nie? Bo ja przyjechałem po przyczepę z belkami właśnie. Tak, robię już, panie Michale, robię. Tylko będę musiała jechać do sklepu jeszcze, nie? Mhm. I co? A co tu zostało zrobione w ogóle? Analiza na razie. I jakie części są potrzebne, według pani? Panie Michale! Massey Ferguson się stacza z górki! Ręcznego nie zaciągnąłeś, szybko! Kurde, mało nie doszło do tragedii! No pierdziele, jak ze z górki, jak on pod górę? To ktoś musiał wsiąść, o co chodzi? Nie, nikt nie wsiadał, ja widziałam. Ja jadę. Co? A kto to świeci tam? Nie. Ja jadę po części, wiesz? Chodź, panie. Panie Michale, ja tu wynajmuję, to jest naruszenie prywatności mojej. Pani Bożenko? Co? Na pewno nikogo nie ma? Nie. Bo to będzie dopłata 200 zł od dodatkowej nie osoby. Nie ma nikogo! Sama. Ja się przejdę tędy, tak w razie czego. Dobra. Ja pojadę po te części teraz, nie? Bożenko, jest dopłata 200 zł, jeżeli jest dodatkowa osoba, także... Nie ma osób. Jestem sama. Tam co to poszedł? Kto to biegnie tam? No to jakiś pies może. Pies pobiegł. To bezpański. No. Chyba będzie dopłata tutaj, z Karolem pogadam. Nie będzie, ja jadę po części, dobra. Do widzenia, panie Michale. Do widzenia. Cholera jasna, widzowie, ten Michał, jaki był sipski, tak dalej jest sipski, no. Wszystko musi się dowiadywać. Mnie to wkurza. Ale dobra, jadę szybko na PGR, mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Szybko postaram się wykraść jakieś narzędzia. Jakieś te, on gadał coś tam, jakieś świece, akumulatory. To nie wiem, baterie z pilota wyjmę, może jakoś to zrobi. Pogarniam tutaj, pozbieram jakieś rzeczy, co są potrzebne. Nikogo nie ma. Dobra, szybko, akcja. Szybko. Oh shit. Czekaj. Halo? Przepraszam, to są jaja jakieś? Jajca? Co? Mam stąd iść? Czekaj chwilę, ja po części pojechałam. Dłubaj ja już tam. Ja się będę kurde tego? Słuchaj, a mam dłubaj. Się kryć, czy nie? Nie kryj się, Michał już pojechał. Weź tam dłubaj przy rynówce, ja szukam części. Dobra, do widzenia. No nara. Dobra, kurde, muszę się szybko rozejrzeć. Dla mnie to jest ważna rzecz, tą rynówkę naprawić. Z racji na to, że jeżeli ją naprawię, to chłopaki, wiecie, trochę szacunku u nich zyskam. Będę mogła na razie tam zostać w tym wynajmowanej chałupie. No co prawda będę musiała za to płacić. Ale dopóki mi się oszczędności nie skończą, to mam luz, nie? To mogę płacić, ale będę musiała już powoli wymyślać coś, żebym móc, jakby wiecie, powrócić w ich łaski i tak dalej. Żebym móc normalnie tutaj być już z nimi. Jako po prostu ja i nie podszywać się tu pod żadne bożenki. Dobra, pozbierałam co najważniejsze. Musi to starczyć temu mechanikowi. Jak mu nie starczy, no to znowu będę musiała go podtopić po prostu. Ale ja myślę, że on już się nauczył, co jest co i wie, o co chodzi, nie? Dobra, szybko gnamy polami, no bo wiadomo, paliwo jest ograniczone, więc trzeba popylać po prostu skrótem. Się nie ma co pierniczyć tutaj w tańcu. Dobra, o kurde, mi tu. O, wyciągłam je z zakrętu. Cholera, oni tu bele ładują, żeby zara było fery. Dobra. Jośka, szybko na podwózie. Panie, jesteś pan?
Masz pan części. To musi panu starczyć. Jak panu nie starczy, to pana podtopię. Ale pani mi nie grozi, bo ja mogę panią zabić. Dobra, rób pan. To nie przeszkadza mi, wąsąd. Rób! Powiedziałam tobie. Rób to do psa. Narobić to pies może. Oho! Boże, kurwa, co to tak jest? Pani Bożenko, wszystko widziałem. Nie no, to jest za dużo, to jest za dużo, opuszcza pani ten teren. Ale co widziałeś, panie Michał? Jak go pani uderzyła i to jest mechanik, czy pani sama nie umie nic robić? To nie jest mechanik. A kto to był? Gdzie jest ten pan? Menel jakiś, przyszedł żebrać. Chciał wykraść mi paliwo z renówki. Tak? I pani mu części przywiozła tak szybko? Tak, o poczekaj, schwytam go, bo jest tam! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Przecież to jest mechanik od nas zewsi! Tutaj! Przecież on mieszka pod siódemką! On mieszka pod siódemką! Niech pan mnie ratuje, ja pod siódemką mieszkam, znamy pan? Tak! Niech dobra, pan ratuje, panie Michał! Dobra, stój! Stój, słyszysz? Twój pan! Panie Michał! Panie Michale! Panie Michale, ona mnie topiła w basenie! Panie Michał, proszę! Nie! Panie Michał, proszę pana! Wiesz szczerze, i biła mnie! Nie, przepraszam, ja mam takie odruchy. Proszę o klucze od domu, pan nie będzie robił nie, tej renówki. Panie Michał, proszę pana! Gwarantuję. Proszę pana, my już kończymy. Ja zrobię tą renówkę, a on mi tylko klucze przyjmie. Ale pani mnie bije, to jak ja mam z panią pracować? Panie Michał, pozwól pan, żeby on mnie pomógł. Ja nie jestem jakaś, nie wiem, bura. Morda się, ja nie jestem żadna bura sufmiarka, nie wiem, żeby pani mnie wyzywała, biła i tak dalej. Panie Michał, proszę, pozwól pan. 25 minut macie. Ale ja się boję, co ty piara tu robisz. Masz 15 minut, jeżeli tego nie zrobisz, 15 minut jest po tobie. Chodź. I widzisz, przez ciebie Michał cię wypatrzył. Jeszcze nie musiała... przeze mnie, bo na dachu był ty. Jeszcze będę musiała dopłatę za cię. Się możesz po dupie tak klepać. Rób ja tą renówkę. Mogę poklepać, jak chcesz. Rób tą renówkę. A masz. O kur. Rób to. Robię, dobra, robię, zaczynam. Dobra, dobra. Ja będę tu próbowała to odpalić, dopóki się nie odpali. Słyszysz? Dobra, akumulator podłączam. O! Przedmucham. Weź plakiem napryskaj, plakiem! Dobra, dobra, czekaj. W rurę wydechową będę psikał, dobra? Do dupy se psikaj, do filtra powietrza psikaj, nie do rury wydechowej, tu mają. Do rury! Mechaniku ty. Dobra, dobra. O! Kurde! Cholera jasna, ej! Chłopie! Ej, przepraszam ciebie! Słyszysz? Ej! Ej, przepraszam ciebie! Mechanik! Ale zakochałem życie... Przepraszam, wyjdź, proszę! Poczekaj! Uważaj na siebie, ja będę cofała powoli, okej? Okay? Czekaj, jak tu te biegi się wrzucało? O, nie, kurde! Dobra, trzymaj tam powoli się! Kurde! O! I co? O kurde, przychodziłam go! Ej! Kolego! Słyszysz, wszystko dobrze? Nie wiem, czy... Nie wiem, czy nie mam złamane nogi jak magikan. Słuchaj, ile ci się należy za naprawę? Dobrze dałeś radę. 5000. Nie no, nie gadaj, 5000? No, bo idę na policję.
Dobra, ja się nim zajmę później. Jeszcze dwa razy cofnę. Dobra. Myślę, że mogę już jechać, bo czas się, kurde, kończy. Jadę na PGR szybko do chłopaków. Muszę im dać tą renówkę. Niech oni zobaczą, że ja naprawdę jestem, że tak powiem, solidna firma. Powiem wam tak. No 5000, no przepraszam, ale 5000 to było za dużo, tak? Żeby zapłacić dla mechanika. Więc będę musiała go wynieść nad staw. No trudno, trudno. Chciałam już... Chciałam wraz z nowym imieniem, czyli Bożenka Chmielówna, chciałam troszkę zmienić swoje, wiecie, zachowania, lecz... No widzę, że w tej sytuacji po prostu było to niemożliwe, tak? Było to wszystko ponad mnie, że tak powiem. Przepraszam was, najwyżej to się wytnie, ten kawałek filmu. Ale dobra, teraz już będzie dobrze, teraz już będzie dobrze. Teraz jadę, zaprowadzę tą renówkę. Będzie klasa, powiem wam tak. Będę mogła dzięki temu zostać, wynajmować to mieszkanie bez konfliktu. Mam nadzieję tylko, że tych 200 zł nie będę musiała dopłacać dziennie za mechanika. No bo w sumie mechanika już nie ma, jakby nie patrzeć. Ale on też troszkę odwalił. On też troszkę odwalił. Po co gadał Michałowi, że nie wiem, że ja go podtapiałam czy coś. Przecież takie wskazówki mogą ich kierunkować na to, że ja jestem Janina prawdziwa przecież. Cholera, no. Mam nadzieję, że oni nic jeszcze nie domyślają i w ogóle, że to wszystko tak dobrze wyjdzie. Tylko proszę was, nie gadajcie, nie kombinujcie mnie w komentarzach. Dobra. Pyk! I gdzie oni są? Michał! Znaczy pan Michał! Naprawione! Zobacz pan. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Zobacz pan. Chodzi. I co? Mm-hmm. Mogę zostać? Co, naprawione? Chyba tak. Przynajmniej tak to wygląda. Ja się sprawdzą, Karol, wiesz? Weź przygazuj. Mogę zostać? To wskazówkę ona robiła przed chwilą, to wszystko jest gicioro. Ten? Zobacz, Karol, światła jeszcze. No. No, a weź włącz kierunki. To tak temperatura silnika ogólnie skacze. Okej. Nie wiem, ale to ten. To tylko chwilowo. I co? Dobrze? Na to wychodzi, że... Mogę zostać? No co, Karol, no mamy zdjęcia i zaraz przyjedzie osoba kupić, no nie? No tak, no zaraz będzie. To się sprzeda, jo, i spokój. Czekaj, to ją pozamykamy do tego garażu, no nie? Zaraz do pieniążki w końcu. Panie Karol. Słucham. To wy będziecie sprzedawać tą renówkę? Tak. Tak, tak. Tak, 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 bo my co, nie będziemy tego gruza trzymać, jak to po podtopieniu. Aaa. Więc my to zaraz sprzedajemy, a pani poszło won. Pani może sobie mieszkać u nas, ale w każdym razie, znaczy u nas, to wynajmować tak naprawdę. Znaczy to wynajmować od nas. Tam, no więc co, co możemy przyjrzeć miłego pobytu? Za pomoc naprawą. Dziękujemy za pomoc naprawą, miłego pobytu, miłego wypoczynku. Do widzenia. Do widzenia. Bye, bye. Cześć, cześć. Matko Boska, oni znowu chcą to sprzedać. Nie, ja tego tak nie zostawię, cholera jasna.